Witam serdecznie wszystkich na kolejnym rozpoczęciu roku szkolnego. Proszę Państwa, dzisiaj nas troszkę mniej. Klasy starsze, było 9.30, pierwsze rozpoczęcie. Także witam serdecznie dzisiaj naszą młodzież starszą, troszkę młodszą z klas 1-3, bo jest jedna klasa. Witam serdecznie rodziców. Bardzo cieszę się, że przybyliście w tej dobie pandemii do nas. Żeby procedurę stało się zadość, bardzo proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Sztandar u środka wprowadzić. Do hymnu. Bardzo króciutko, bo mamy dobie pandemii, nie chciałbym dzisiaj przedłużać, ale muszę niestety parę informacji tu skierować do Państwa, dlatego tak wahałem się, czy zrobić spotkanie zbiorcze rozpoczęcia roku szkolnego, czy tylko w klasach, ale proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że parę rzeczy muszę takich zakomunikować, żebyście Państwo mieli świadomość. Mamy koronawirusa, mamy te obostrzenia, które tu wynikają z ustawy, zarządzeń głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia. Także chciałbym tu parę informacji Państwu przekazać. Pierwsza jest taka, żeby Państwo zaczęli wchodzić na naszą stronę fundacyjną. Jak macie czas rano, przy kawie, porannej czy wieczorem, proszę Państwa, wszystkie informacje dotyczące procedury, wszystkich zarządzeń, wszystkich obostrzeń są na stronie naszej internetowej. Ja chciałem tylko powiedzieć takie parę tutaj haseł, żebyście Państwo mieli świadomość, że Ministerstwo Edukacji teraz na dyrektorów zrzuciło odpowiedzialność za uczęszczanie dzieci do szkoły. To znaczy wszystkie te rozporządzenia oraz wytyczne, które zostały skierowane do nas, złożyły na mnie odpowiedzialność zabezpieczenia dzieci, pracowników, nauczycieli przed zakażeniem koronawirusem. Ja byłem troszeczkę bardziej papieski niż papież, czyli te obostrzenia są u nas dużo większe. Proszę Państwa, z tego tytułu nawet zatrudniliśmy 4 pracowników więcej. Jak Państwo widzicie, na każdym wejściu do szkół, do przedszkoli, do internatów siedzą pracownicy, którzy mierzą temperaturę, obserwują, proszę Państwa, dzieciaczki. I tu muszę poinformować Państwa także, u nas dzieci nie muszą chodzić w maseczkach, ponieważ rozporządzenie ministra edukacji zwolniło dzieci nasze z chodzenia w maseczkach. Dzieci do 7 lat, dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną, autyzmem, sprzężeniami głębokich dzieci z niepełnosprawnością głęboką są wszystkie zwolnione z noszenia maseczek, zarówno w szkołach, jak i proszę Państwa na ulicy, czyli tak zwanych miejscach publicznych. I proszę o tym pamiętać. Natomiast rodzice, proszę Państwa, z tego powodu, że są osobami, mówiąc tak, trzecimi, czyli obcymi, którzy nie są pracownikami szkoły, ośrodka, niestety te maseczki muszą nosić. Proszę Państwa, do rodziców głęboka, naprawdę z całego serca taka prośba. Jeśli dziecko ma widoczne odznaki kataru, kaszlu,
Proszę Państwa, temperatury powyżej 37,4 proszę nie przesyłać do szkoły. Musicie Państwo mieć takie przekonanie, że szkoła po prostu nie przyjmie. Pani mają ode mnie polecenie służbowe, że te dzieci no po prostu w tym samym momencie, kiedy będą chciały przyjść do, wejść do szkoły, zostaną za 10-15 minut odwiezione do domu. Mówi się kolokwialnie, że katar trwa 7 dni lub tydzień. Więc musicie mieć Państwo pewność, że jeżeli dziecko zostanie tu u nas zdiagnozowane i zapisane, że nie przyjęte, to dopiero za 5-6 dni z Państwem się nauczyciel prowadzący, czyli wychowawca, skomunikuje nad ustaleniem, czy dziecko jest zdrowe i czy może przyjechać do szkoły. Proszę Państwa, to obostrzenie jest bardzo ważne. Nie jest to ważne dla mnie jako tam dyrektora czy nauczycieli, ale ważne jest dla pozostałych dzieci. W poprzedniej grupie powiedziałem, w tym poprzednim rozporządzeniu, że w Biblii jest napisane, że Jezus zostawił 99 owieczek, poszedł po jedną. No u nas się, proszę Państwa, tak nie da, ponieważ jedna ta owieczka może zarazić pozostałe 99. I to obostrzenie, proszę Państwa, czy się rodzice obrażą na mnie, czy mają jakieś inne plany życiowe, będzie po prostu, Szanowni Państwo, niezmienne. Proszę o tym pamiętać, bo wszystkie jakieś pretensje no nie mają sensu żadnego, ponieważ jest procedura, jest zarządzenie, jest instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego i żebyście Państwo mieli tą świadomość, że to będzie tak pewne jak śmierć, że nie wpuszczone zostanie dziecko z widocznymi oznakami lub temperaturą. Proszę Państwa, wszystkie pozostałe informacje są na stronie, bo nie chcę dzisiaj przedłużać. Żebyście mieli tylko jeszcze świadomość, że po każdym posiłku jest dezynfekowana jadalnia. 3 razy jest, proszę Państwa, dezynfekowane są korytarze, klamki o 8.30, 10.30, 12.30. Po wyjściu dzieciaków ze szkoły o 14.30 wchodzi 2 pracowników, którzy dezynfekują całą szkołę. Koszty są niebotyczne, żebyście Państwo mieli świadomość, że robimy wszystko, żeby nie doszło do zarażenia. Sprawa mówi tak, że rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły, jeśli ktoś w domu by był, na nie daj Bóg, zarażony, ale gdyby był na kwarantannie. Proszę pamiętać, że wirus w organizmie utrzymuje się 10 dni, więc jeżeli byście Państwo coś takiego Was spotkało w domach rodzinnych, musicie poinformować dyrekcję, czyli moją osobę. Jest to obowiązek prawny, proszę pamiętać, że te obostrzenia kary są tak wysokie, że nawet chodzi tam czasami areszt, jeżeli jest obywatel niezdyscyplinowany. Ja mam nadzieję, że przeżyjemy to tą pandemię suchą nogą, znaczy mam nadzieję, no do końca nikt nie wie, ale mam taką nadzieję, proszę Państwa, że tak będzie. Podobna sytuacja jest w internatach, także dezynfekcja toalet, podłóg jest też również co 2 godziny, po każdym posiłku też jadalnia jest dezynfekowana. Także proszę Państwa, wszystko robimy, żeby tego COVID-a tu, w tych budynkach, zarówno w Mianowicach, Pińczowie, na internacie nie przyjąć. Podobne zasady, proszę Państwa, będą obowiązywać na zielonej szkole. Część rodziców, to bodajże 6 rodziców się wypisało z tej zielonej szkoły. Natomiast nie ma prawnie zabronionego. Jedynie w momencie, kiedy powiat pińczowski byłby tak zwany czerwony, czyli miał tę ilość zakażeń ponad 10, bodajże na 1000 osób, lub powiat pucki, tam gdzie jedziemy, miał powyżej 10 zakażeń na 1000, to wtedy na tą zieloną szkołę, proszę Państwa, nie jedziemy. Zabieramy na zieloną szkołę legitymację dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności, także będziemy się nimi posługiwać. Dzieci też w hotelu nie będą musiały chodzić w maseczkach, bo prawo nie nakazuje tego. No część z Państwa niestety po wyjściu z hotelu no, będzie te maseczki musiało nosić. Tylko proszę pamiętać też, żeby nie przesadzać. Jeżeli wychodzimy z pomieszczenia, na przykład z jadalni, mamy obowiązek noszenia maseczki, ale w momencie usiągnięcia w jadalni już możecie zdjąć. Także czasami te obostrzenia są może śmieszne,
ale to, żeby pamiętać, bo no, ktoś się może zapomnieć i schabowego będzie przez maseczkę jadł, więc prosiłbym tego uniknąć, bo czasami ten rozsądek jest też potrzebny. Proszę Państwa, co do wycieczki do Zielonej Szkoły, wyjeżdżamy dzień wcześniej, czyli 13. Będziecie Państwo tu mieli wszystko przedstawione przez wychowawców klas. Po prostu wynegocjowaliśmy lepszą cenę z powodu tego, że no, w maju zaczyna się już sezon nad morzem, natomiast wrzesień, szczególnie po 10 września, to już jest koniec sezonu, także w prezencie rodzice nie będą nic absolutnie dopłacać. Mamy jedną dobę całą więcej. Czyli wracamy 18 w piątek, 13 wyjeżdżamy. Dostaniecie Państwo też informacje, czy autobusy jadą. Jedzie nas 146 osób bodajże, czy 7, czyli prawie 150. Proszę Państwa, wyjeżdżamy jedna grupa o 8, druga o 8.30, trzecia o 9. Jest to spowodowane, żeby nie było tłoku przy toaletach, na stacjach, czy też obiad, który jemy tam za Toruniem, więc żeby Państwo mieli tą świadomość, że wszyscy tam na miejscu będziemy. Proszę sobie też obejrzeć, na pewno Państwo macie laptopy, internet w domu, proszę sobie obejrzeć ten hotel na internecie, więc w Pucku, to molo, które jest w Pucku, to jest prywatne molo właśnie tego hotelu. Hotel jest trzygwiazdkowy, także jakbyście Państwo, bo powtarzają się te same pytania, czy mamy zabrać ręczniki, oczywiście, że nie. Czy mamy zabrać coś jeszcze innego, oczywiście, że nie. W hotelu trzygwiazdkowym w każdym pokoju powiemy czajnik na wodę, szklanki, ręczniki. Tu jedynie jest to, żeśmy się umówili z hotelem, że nie będzie codziennej zmiany ręczników i codziennej zmiany pościeli. Dlatego oni nam zeszli z ceny i zostajemy dzień dłużej. Proszę Państwa, tu jeszcze mówię o takiej możliwości. Miałem spotkanie w tamtym tygodniu z Zarządem Rady Rodziców. Część rodziców prosiła, żeby internat był otwarty również przez piątek, sobota, niedziela, bo niektórzy no, po prostu nie dojadą w niedzielę na 8. Pani Aneta Paproć, przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców, ma jutro złożyć wniosek z podpisami rodziców, więc jak ktoś się by z Państwa tak zdecydował, proszę poinformować Panią Anetę Paproć, ona te podpisy zbiera. Jeżeli grupa dzieci uzbiera się co najmniej 5, to będzie otwarty internat i w Pińczowie, i w Umianowicach. Pełne wyżywienie, pełne zabezpieczenie, to już jest po naszej stronie, żebyście Państwo mieli tego świadomość. Jakby jakieś pytania, to bardzo proszę do mnie, do gabinetu, czy telefonicznie odpowiem na każde pytanie. Proszę Państwa, uzyskaliśmy w piątek pozytywną opinię sanitarno-epidemiologiczną. Trzy klasy już dzisiaj na pierwszej tej części przeszły na budynek na batalionów chłopskich. Do tego budynku przynależy, dzięki uprzejmości pana burmistrza, dwa te olbrzymie miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz w środku, proszę Państwa, parking na około 15 samochodów. Także rozwiązuje nam to całkowicie problem komunikacji i parkowania, bo jak Państwo widzicie, mamy trzy miejsca do parkowania, w tym dwa autokary, więc nie ma żadnego, także powiem, zagrożenia w tej chwili komunikacyjnego. Przedtem mieliśmy lęki, że będzie jakaś stuczka, odrapanie. Teraz praktycznie cały ten budynek, ta przestrzeń jest w naszej dyspozycji, w naszym zarządzaniu. Tak późno ten budynek, proszę Państwa, bo no niestety sanepid, wezwaliśmy sanepid dwukrotnie, czekaliśmy na przyjazd do odbioru 4,5 miesiąca. Możecie Państwo nie wierzyć, ale od 6 kwietnia pismo leżało, no i cały czas ustawał COVID-ie, no i nie chcieli Państwo przyjechać. Więc tak to wygląda, także budynek już jest otwarty, można tam zajrzeć. Proszę Państwa, następna tak szybka rzecz, od 25 września będziemy prowadzić tak zwane grupy dla abiturientów naszego ośrodka, naszych szkół. Nazywa się to program PFRON-owski 25+, czyli mogą uczęszczać na te zajęcia uczniowie, którzy ukończyli szkołę
od 2016 do 2020 i powstała grupa naszych abiturientów, jest ich 12 i będą te zajęcia prowadzone. Część w tym budynku, część na Umianowicach, część na basenie i część na Stadionie Koni Michałowi. Proszę Państwa, organizacyjnie dzisiaj bym chciał przedstawić jeszcze paru nowych pracowników. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy 149 dzieci, łącznie z przedszkolem, mówię, i 58 w internatach. I proszę Państwa, nie ma możliwości już przyjęcia. Jedno miejsce jest wolne w Umianowicach dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i autyzmem, a tak nie posiadamy żadnych miejsc, nie przyjmujemy. Także, żebyście Państwo mieli tą świadomość. Podobna sytuacja jest w internatach. Mówiłem tu na poprzednim zebraniu, Szanowni Państwo, jest lista zapasowa, jakby ktoś chciał dziecko do internatu, no niestety trzeba poczekać, no bo po prostu brak jest miejsc, brak jest na dzień dzisiejszy miejsc, także dlatego tu proszę wszystkich, że jakby ktoś się chciał zdecydować, czy za rok, to najlepiej podanie złożyć już dzisiaj, bo wtedy to ta kolejeczka biegnie. No bo nie mamy, proszę Państwa, no mamy te 60 miejsc i to jest wszystko, co dysponujemy. Proszę Państwa, przedstawię teraz nowych pracowników, którzy będą pracować, którzy pracują od dzisiaj. Zapraszam tu do nas, zaczniemy od Panią Katarzynę Doros. Pani jest magistrem fizjoterapii, będzie prowadziła rehabilitację ruchową oraz zajęcia w basenie, tak zwaną hydroterapię. Jej głównym stanowiskiem będzie w tym budynku sala rehabilitacyjna, ale jeden dzień, bo tu są pani Agnieszka Kawiorska, już nie daje rady, bo taka jest ilość dzieci z potrzebami do rehabilitacji, będzie pani miała też to w tym budynku. Pani ma ponad 10-letnie doświadczenie, z częścią dzieci pracowała, które tu mieszkają na terenie powiatu pińczowskiego, bo to było przez inną firmę. Ma pełne kwalifikacje jako nauczyciel, więc ma ukończone oligofreno i kurs pedagogiczny, także może pracować samodzielnie z tymi dziećmi. Dziękuję. Serdecznie witam w naszym gronie ojca Kamila, także zapraszamy ojcze. No brawo, ojciec dzisiaj pierwszy raz. Szanowni Państwo, ojciec był na poprzednim, nie był spotkaniu, bo był, pracuje też również w zespole szkół zawodowych, ale pan ojciec Kamil będzie miał w trzech klasach zajęcia, 6 godzin religii, u pani Kurak, u pani Głąbińskiej i u pani Kiełb. Także ci uczniowie, którzy tam są, będą mieli z ojcem. Ustaliliśmy wstępnie z ojcem gwardianem i proboszczem zarazem, że na 21 maja będziemy szykować komunię pierwszą i bierzmowanie. Czyli te dzieciaczki, które miały teraz przystąpić w tym roku pod koniec maja, przesuwamy to za rok, plus te dzieci, które już wiekiem dobiły, powiedzmy, do okresu możliwości pójścia do pierwszej komunii i do bierzmowania. No grupa jest spora, bo jest to około 27 dzieci. Sądzę, że jeszcze dobije parę, także będzie o 35. Także ojcze, to jest pierwsza placówka ojca, także życzę owocnej pracy, no i wszystkiego, co tylko ojciec zamarzy, żeby się spełnił. Szanowni Państwo, też katechetę mamy pana Janusza Oto, zapraszam. Pan będzie w pozostałych wszystkich klasach pracował. Pan Janusz już pracował u nas, także nie jest to jakoś dla Państwa obca osoba. Pan Janusz będzie miał aż 23 godziny tej religii. Aż nie wiem. Dużo w każdym razie. Proszę Państwa, ale oprócz tego z dzieciaczkami z internatu na Pałęki będzie prowadził zajęcia. Utrzymujemy te zajęcia na hali widowiskowo-sportowej, bo pan Janusz jest jeszcze instruktorem Krav Magi, to jest taki styl walki, ale ma też również instruktora samoobrony i z naszymi dzieciaczkami na hali widowiskowo-sportowej będzie 3 godziny w tygodniu prowadził te zajęcia. To będzie w poniedziałek i w środę.
Także dziękujemy. Proszę Państwa, jest bardzo dużo osób, pań z pomocy, które są nowe. Chciałbym dzisiaj jeszcze przedstawić. I jest jeszcze część dzieciaczków, która doszła do klas starszych, więc ja zaraz przedstawię. Przepraszam Państwa, jakbym się mylił, bo te klasy, po prostu te poprzednie, które były tu wcześniej, czasami mi się nakładają, także. Szanowni Państwo, no nie było na pewno, Pani Ewy przyniosło, bardzo bym prosił. W dalszym ciągu Pani Ewy będzie, zapraszam, Pani Ewelina Grenda i nowa Pani pomoc, ze względu, że tam jest kilka niepełnosprawności ruchowych, Pani Aneta Sobczyk. Także w tej klasie PU przysposobiającej do pracy będą dwie Pani pomocy i Pani Ewa. Pani Ewa jeszcze oprócz tego będzie prowadziła logopedię z sześcioma uczniami. I jeszcze jedno, proszę Państwa, Pani też pełni taką dla mnie bardzo ważną funkcję kierownika tej zielonej szkoły. Także wszystkie ten wyjazd, który się tu przygotowuje u nas już od paru miesięcy, koordynuje Pani Ewa przyniosło. Także na wycieczce na tej zielonej szkole, no właściwie będzie jej zadań koordynowanie tych wszystkich naszych żywieniowych spotkań, no, muzeów, zwiedzania, wyjazdów, a ja będę tylko biegał za tą Panią steczką pieniędzy oczywiście. Także tak Pani Ewa tu, no bardzo, proszę Państwa, powiem, jestem bardzo zobowiązany, upracowała się strasznie, żeby to wszystko scalić, podzielić, później na trasy, na autobusy, pozamawiać. Jest to, proszę sobie wyobrazić, że w Gdyni nie było takiej restauracji poza jedną, która by przyjęła grupę 150 osób na obiad. Także proszę sobie tak pomyśleć, Pani znalazła w porcie taką fajną restauracyjkę, no ale niestety już tam obiady były górna półka, także to już nie za 25 zł kebab, prawda? Ale stać nas, mówię, a co to raz na rok. Także dziękuję Pani Ewo. Nowych uczniów może jeszcze przeczytamy. Aha, nowym jest Wiktor Jakubas, ale on jest jeszcze na obozie rehabilitacyjnym. To jest ten Wiktorek, którego tak mówiłem, pokonał glejaka, czyli raka mózgu. Jest zdrowy, szykujemy do operacji ręki, także od poniedziałku ma być, tak? No widzicie Państwo, także super. Dziękuję Paniom. Na pewno nie było Pani Gnieźnińskiej Katarzyny. Pani Skurowa, chodź Pani, tu jest dużo wolnego miejsca. Żylaki powstaną jak wstanie. Oraz pomoc Pan Kuba Laskowski, Jakub Laskowski, przepraszam, czyli tu para niezmienna już od 2 lat. Kasiu, przypomnij, bo na pewno do tej klasy dochodzą... Wiktor Mazur, także Pani Mazur do Pani Katarzyny. Kamila Łuczyk. I Patryk Domagała. To jest sala piętro wyżej, na samym końcu. Także Patryczku, Panią Kasię znasz, bo to jeszcze z poprzedniej szkoły. Także już ponad 12 lat na pewno. To dziękuję Państwu. Nie wiem, nie przedstawiałem chyba jeszcze Pani Klamińskiej, także zapraszam serdecznie, bo już się pogubiłem z tymi klasami. Proszę Państwa, w klasie u Pani Klasińskiej i Pauliny będzie Klamińskiej, przepraszam, Pani Klamińskiej. To jest klasa 1-3 dla dzieci z niepełnosprawnością lekką. Od marca była pomocą Pani Aneta Pękala i zapraszam ją serdecznie. Także ten duet będzie, proszę Państwa, przez ten rok szkolny pracował. Pamięta Pani, kto dochodzi do Pani klasy? Nie ma dzisiaj. Tylko Wikusia Skowera, pozostałe dzieci, co były w klasie, są. Także tu się zmniejszyła liczba dzieciaczków, ponieważ powstała nowa klasa, która jest obok na budynku BH3. Także dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. To już dalej sobie polecimy tymi klasami dla niepełnosprawności lekkiej. Pani Monika Sułek, zapraszam serdecznie. Pani Monika Sułek jest wychowawczynią klasy 6-8 dla dzieci z niepełnosprawnością lekką. Pomocą będzie pan Grzegorz Toboła. Także ten duet będzie, proszę państwa, już do końca tego roku. We dwoje. Ja tu jeszcze raz publicznie pani Sułek chcę podziękować. To, co mówiłem, doskonale skoordynowała to zdalne nauczanie. Dużo koleżanki z pracy nie lubią, bo dyrektor już chwali, więc a jeszcze jak nagrodzi, to ho, ho. Dziękuję serdecznie, naprawdę. Tak, ale nowa uczennica to też pani mi przypomina. Sandra Witnicka. A, Sandra Witnicka. Gdzie jest ta Sandra? Nie widzę jej. Siedzi, jest Sandra. To się zmieniało, to maseczka. No to jest klasa tu za ścianą obok. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, też niezmieniona pani wychowawczyni. Zapraszam panią Monikę Żółkowską-Skrobałę. To jest klasa branżowa, jest łączona pierwszą z drugą. Pomocą w tej klasie będzie pani Ada Doraczyńska-Baran. Też zapraszam. I proszę państwa, to jest nowa klasa, klasa pierwsza, czyli Kamil Odo, Ring Franciszek i Karolina Lesiak, będą tu pani. Klasa jest na tym poziomie. Także mamy w tej klasie, proszę państwa, 7 dzieci. No to muszę z przykrością powiedzieć, że 2 naszych uczniów wybrało gdzie indziej kształcenie, ale proszę państwa, no myślę, że za 2 tygodnie z tych obiecanych wrócą do nas. Tak. Czego pani nie życzę, bo już tak ale jest pełno. Ale to dobrze świadczy o placówce. Otwarliśmy Mariuszka Lubachę na świat. Mariusz chce gdzieś dalej, więc życzmy powodzenia. Oczywiście. Także dziękuję, proszę państwa. Klasa, jeszcze raz mówię, na tym samym poziomie. Pani Monika będzie też koordynowała praktyki dla rodziców. Tu mówię, żebyście wiedzieli. Na piekarni już pani była chyba. Tak, także będzie praktyka oraz w naszej kuchni kucharki i kucharze. Także dziękuję bardzo. To chyba wszystkie klasy mówiłem, czy jeszcze kogoś nie? Nie ma pani Maszenki, nie ma mi kto podpowiadać, proszę państwa. Proszę państwa, no to tak, nie będę przedłużał. Chciałem jeszcze tylko tak powiedzieć, odbyły się 5 awansów zawodowych. Aż 3 pani zdały na stopień nauczyciela mianowanego, które pracują od samego początku w naszym ośrodku, w fundacji. 2 pani złożyły pozytywną rozmowę kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego. Proszę państwa, więc no, cieszyć się bardzo. Ja jeszcze chciałem powiedzieć tak o dowozach i o internacie. Proszę państwa, chciałbym, żeby wszyscy przemyśleli tam na spokojnie to, co teraz powiem, ponieważ jest grupa rodziców, którzy myślą, że tak można sobie o, a dowieście mi dziecko dzisiaj, jutro będzie w internacie, pojutrze nie będzie i tak, taka zabawa. Proszę państwa, podjąłem decyzję, właściwie zarządzenie, które taką procedurę właściwie uniemożliwia z jednego tylko powodu. Proszę państwa, mamy ograniczoną liczbę miejsc w internecie i dzieciaczki, które chcą iść do internetu, rodzice proszą, czekają na liście zapasowej, no po prostu przez innych mają blokowane, więc podjąłem decyzję, że no nie może być tak, bo część rodziców myśli, że no może być codzienny dowóz, tak czy tak, no nie da się, proszę państwa, połączyć, bo ani nie ma refundacji kosztów dowozu, ani nie możemy otrzymać dotacji na internet. Więc no proszę państwa, musicie państwo sobie zdawać sprawę, że każdy z samochodów, który prowadzą kierowcy, około 3000 km miesięcznie jeździ po nasze dzieci. To są koszty niepotyczne, już nie mówię wynagrodzenia, ale paliwa samego, bo to jest około 38 tysięcy, proszę państwa, są koszty paliwa.
Mamy 13 samochodów. Można to bardzo łatwo policzyć, że prawie 40 tysięcy kilometrów samochody nasze robią miesięcznie. Więc prosiłbym, żeby się zastanowić, jeśli ktoś chce wypisać dziecko z internetu, to bardzo proszę, ale termin jest powiedzmy do 10 września, ale proszę mieć to na uwadze, że do przyszłego roku nie ma możliwości już przyjęcia, bo lista zapasowa jest bardzo długa na grupy wychowawcze. Prosiłbym jeszcze rodziców tych, co samochody podjeżdżają. Wprowadziliśmy teraz z powrotem jeszcze zarządzeniem SMS-a dla Państwa. Nie dostaniecie tego SMS-a już obowiązkowo, że za 5 minut czy za 10 przyjedzie samochód, żeby te samochody nie stały pod domem. Bo proszę Państwa, no, pozostałe dzieci są tak samo ważne, które siedzą w tym samochodzie, nudzą się czekaniem, aż dziecko wyjdzie z domu. Szczególnie to dotyczy dzieci z autyzmem, bo tam niecierpliwe są, znużone to miasto. Musi się coś dziać, a jak samochód stoi, no każdy się denerwuje. Także bardzo bym prosił jeszcze raz, żeby terminowo i czasowo dziecko było po prostu wyszło z domu. Dostajecie SMS-a, dziecko się ubiera, chodzi do autobusu czy do samochodu, przyjeżdża do szkoły. Podobna sytuacja, proszę Państwa, będzie z odwozem. Mamy tam dwie trasy bodajże, gdzie będzie trochę dłużej. Odwóz będzie późniejszy, ale jedyna rzecz, co to sprawi, że część zajęć rewalidacyjnych dla tych dzieci no, będzie zwiększona. Proszę Państwa, zapomniałem, jak zwykle pytałem dwa razy, no, przypomniałem sobie. Zapraszam Panią jeszcze logopedkę, no i znowu zapomniałem z nazwiska, czy już poszła? Panią? Nie ma. Proszę Państwa, jeszcze zwiększenie etatu o jedną logopedię, czyli o jeden etat logopedii. Proszę Państwa, tu będzie gabinet na BH3, ale zajęcia będą prowadzone też w tym budynku. Także, proszę Państwa, zwiększymy dla dzieci z logopedii o 35 godzin tygodniowo. Jest to bardzo dużo, bo olbrzymia część dzieci będzie miała przez to przez 2-3 godziny tygodniowo więcej zajęć rewalidacyjnych. Chyba wszystko już dzisiaj powiedziałem. Proszę Państwa, żeby nie przetrzymywać resztę informacji już w klasach, chciałem teraz Państwa prosić o powstanie. Całość, baczność, sztandar u środka wyprowadzić. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia na Zielonej Szkole. Także wszystkiego dobrego. Zapraszamy do klas. Thank you.